Dzień dobry, moi drodzy, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem oczywiście Wojtek i miło mi was gościć w kolejnym odcinku z gry The Sims 4. Moi drodzy, dzisiaj zaczynamy sobie kolejny dzionek w rodzinie Space'ów. I słuchajcie, na początku standardowo wybieram 5 osób, które pozdrowię osobiście na odcinku, także przypominam wam, żebyście komentowali, łapkowali i subskrybowali mój kanał. Wtedy macie szansę na każdym właściwie odcinku z każdej serii, że was pozdrowię. Także dobrze, słuchajcie, zaczynamy, wybieram standardowo 5 osób. Snow Angel, będzie snapowe Q&A? Będzie. Na pewno będzie. Kiedyś jeszcze będzie. Na 100%. Przy okazji zapraszam was na snapa Gamerspace. Druga osóbka to jest Gabrysia Nowaczyk. Uwielbiam cię, jesteś ekstra. Dziękuję i pozdrawiam Gabrysia gorąco. Kolejną osobą Vivaxa Vixa. Ty najlepiej nagrywasz Simsy PS. Maciek już dobrze... Maciek też dobrze nagrywa. No, nagrywamy wszyscy dobrze, więc tutaj Vivaxa właściwie pozdrawiam ciebie i wpadnij też do Tuli, bo ona też nagrywa Sims, jest królową kasa, halo, halo. Dobra, trzecia osoba, Gabrysia Nowaczyk, uwielbiam cię, jesteś ekstra, dziękuję bardzo, pozdrawiam cię Gabrysia bardzo serdecznie. Julia Rola, też gram, cieszę się, że też grasz, ja też gram jak widzisz, także ciebie również pozdrawiam. I piąta osóbka, Anna Lipiec, Wojtek, jesteś sztos, PS, pozdrawiam cię serdecznie. Ja ciebie również, Anno, pozdrawiam serdecznie. Ale dobra, słuchajcie, my wracamy sobie tutaj do naszej rodziny. I jak wygląda dzisiaj sytuacja z pracami? Bo jestem ciekaw. Wojtek zaczyna za 6 godzin, Kinga za 4 dni, więc ma totalnie wolne, widzę. Młody ma za 2 godziny i zbliża nam się powolutku weekend. Młody, bardzo młody jest ok. Właściwie wiecie co? Przygotowywanie jedzenia ukończone. No tutaj to na dobrą sprawę nic nie da. Ale na razie sobie zostawimy naszego kucharza celebrytę. Niech sobie będzie takim, jakim jest. I tak, słuchajcie, mamy piątek, sobota, niedziela, poniedziałek. Tylko 4 dni, 3 mamy wolne. Więc tutaj będzie spoko wszystko. I teraz tak. No tu masz za 4 dni. Kurczę, dużo trochę czasu, dużo. Dobra, jak w ogóle młody? Czy młody... Aha, młody coś robi. Co młody robi? Aha, młodemu maniery do góry, dobrze. I ty sobie, widzę, weźmiesz normalnie żarcie, także bardzo się cieszę. Widzę też, że kilka rzeczy nam tutaj doewoluowało. I co my w ogóle mamy? Zaszczep 3 rośliny, nawieś 5 roślin. To z zaszczepianiem roślin raczej... Słuchajcie, wybaczcie mi chrypę. Raczej problemów nie będzie. Dobrze, widzę, że tutaj wszyscy śpią, więc ja sobie troszeczkę czasu może przyspieszę. Dobra, młody ma za godzinę, ale młody to się chyba ze wszystkim ogarnie. Chociaż może niekoniecznie, więc wiecie co? Może jeszcze spróbujemy się wykąpać szybciutko. Myślę, że to będzie dobre rozwiązanie. I słuchajcie, powolutku, małymi kroczkami zbliżają się urodziny, więc słuchajcie, mamy 7 dni. Więc ja myślę, że w następnym odcinku może nam się uda to zrobić, bo zobaczcie, tutaj mamy dni 7, czyli pełny tydzień. Więc może we wtorek byśmy zrobili urodziny Wojtka, Kingi i młodego. Myślę, że to byłoby chyba najlepsze rozwiązanie. Takie wiecie, wombo combo. Ja bym bardzo chciał po prostu, żeby Wojtek i Kinga byli mniej więcej w tym samym wieku simsowym. Byłoby chyba fajnie. Młody, ty do szkoły już, wiesz? Więc już byś mógł się przestać kąpać, halo. Dobra, Kinga na razie jest ok. Wojciek zaraz wstanie z tego co widzę. I zaczyna pracę za 4 godziny. Aha, bo my o 12-18 pracujemy. Okej. Oho, kto wstał? Wojciech wstał. Dobra, ale widzę, że z młodym jest nie halo. Ktoś do nas dzwoni. Kto? O Boże, kradzież. Maciej spędził większość przerwy ganiając za innymi uczniami, żeby skraść im buziaka. Nie udało mu się nikogo pocałować. Już nie wyciekali przed nim. Coś i w nowych. Boże. Wzrost wart manier, spadek kontroli emocji, wzrost kontroli emocji. Rozstrzygania kolejny spadek empatii. Ja myślę, że weźmiemy to drugie, bo jeżeli chodzi o maniery, to my i tak mamy je maksymalnie. Także nie jest źle. Tak, Wojciech, zajmij się młodym. Bo coś mu ewidentnie nie pasuje. Pogałosz, pokołysz, porozmawiaj sobie z dzieckiem, halo, halo. Dobra, jak my tutaj wyglądamy? O Jezu, znowu. Dziś klasę, w której uczy Maciej, odwiedził dyrektor. Wszyscy zachowują się najlepiej, jak potrafią i nie zakłócają lekcji. Niestety siedzący z tyłu dzieciak postanowił część z niego rzucić. Czy Maciej powinien to zignorować, czy poprosić ucznia, by przestał? Poprosić ucznia, by przestał. No niestety, moi drodzy. No niestety, nie jest tak łatwo.
Dobrze, natomiast my sobie weźmiemy jakieś żarcie tutaj, z tego co pamiętam, chyba ostatnio coś ugotowaliśmy nawet, oczywiście, że tak. Więc weźmy sobie porcję, zjedzmy sobie ją przed robotą, mam nadzieję, że zdążymy. Zaczynamy, słuchajcie, pracę za 2 godziny, także teoretycznie powinniśmy wszystko ładnie zdążyć, więc Wojciech jak sobie zje, to przy okazji od razu sobie skorzysta. Widzę, że Kinga też wstała i ma problem z zabawą tutaj, no ale to... Jakiego wielkiego awansu w pracy? Halo? Ja nie rozumiem, o co chodzi. O, nie, 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 o, super, krowokwiat nam wyrósł, no fenomenalnie. Niech mi tylko zeżre Sima jakiegoś, to po prostu, och. Wróć, Simsy, halo. Weź sobie porcję. Dobra, z młodym jest ok. Nie wiem tylko dlaczego spadły nam te... I Wojciech, jak zrobisz kibel, to jeszcze sobie coś zjedz. Co ty w ogóle chcesz jeść, chłopie? Weź przysmak? Ale że jak? W ogóle widzę, że mamy kilka interakcji z Wojtkiem. Flirtuj z Simem, zachowuj się przyjaźnie z Simem. No to myślę, że to możemy zrobić. Romantyczne. Flirtuj. Przyjazne. Obejmij na przykład. Wojtek chyba ma nawet te same. Pocałuj Simkę i... Aha, naprawdę. No to pocałuj. No na Barabara to nie... Chociaż... Szczerze powiedziawszy, myślę, że moglibyśmy to zrobić przed wyjściem do pracy. Przynajmniej by się... O, 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 ty, cukierek albo psikus, halo. No dobra, jak to tutaj działa? Czy wy się ogarniecie ze sobą? Niestety się spóźnimy do pracy na pewno. No, bank. Aha, czyli rozumiem, że... no okej. Można i tak. Trudno, oho, oho, czekajcie, bo tu się oczywiście standardowo zwiesiły simsiory. No dobra, pykło, ale i idziecie, znaczy Wojciech idzie do pracy. Dobra, jak wygląda sprawa z Kingą? Ona jest, widzę, najedzona, wszystko jest w porządku, więc... Jak w ogóle tutaj wygląda nasza sytuacja, jeżeli chodzi o agentkę polową? Na razie jest dobrze, ale... krowokwiat, widzę, tutaj sobie tak ładnie, ładnie siedzi. Ja mam małe, złe przypuszczenia co do naszego krowokwiata, no ale... Spróbujemy. Jak mi zażre Kingę, to będzie po prostu jedna wielka katastrofa, powiem wam szczerze. Także Kinga, mam nadzieję, że tak będzie ok. Niam. No i bardzo dobrze, tylko niech cię nie zeżre, błagam. No, dobry krowokwiat, dobry, nie połykasz. W ogóle, co my tutaj mamy? Rysuj wykresy matematyczne na sztaludze. Dobra, w sumie możemy zrobić, jeżeli... Kinia ma taką... chętkę, to jak najbardziej. Krowokwiat, powiedz mi, czy ty kogoś zjesz, czy nie? Na pewno nie zjesz. Na pewno. Ja to czuję, że ty nie zjesz nikogo. Będziesz dobrym krowokwiatem. Na pewno. Ja to czuję po prostu. Ja to, słuchajcie, czuję. On nie zrobi krzywdy nikomu. Dobra, młody widzę zaraz też wraca, bo jest godzina 15. Wojciech w robocie, to tak widzę tutaj, jest jak jest. Kinia sobie rysuje, bardzo mnie to cieszy. Kurczę, ale za 3 dni, oh, come on, jak to jest, kurczę, dużo czasu. To jest bardzo dużo czasu. Ale dobra, jak skończysz to robić, to może sobie z kimś porozmawiasz, na przykład może z Gosią sobie porozmawiasz, może wyślesz też SMS-a do Happy'ego. Porozmawiasz sobie może jeszcze z Tomkiem. I porozmawiasz sobie jeszcze z drugim Tomkiem. I wiecie co? Ja sobie tak pomyślałem, że może byśmy sobie zrobili też jakieś miejsce, może takie niekoniecznie pod grilla, czy coś w tym stylu, ale ja muszę zobaczyć, czy mogę przebudować troszeczkę... Aha, mogę tylko o jedno dać. Dobra, więc to musi zostać tak, jak jest.
Wiecie, chciałbym troszeczkę przebudować to wszystko, żeby powiedzmy, wiecie, było w porządku. Żeby też było tutaj, wiecie, miejsce pod właśnie jakieś spędy czy coś w ten deseń, więc może troszeczkę to wszystko powiększymy i na przykład tutaj, słuchajcie, zrobimy to w ten sposób. O, aha, to było położone na kodzie. No dobrze, to niestety nie zrobimy tego tak, jakbym chciał. Ale czekajcie, zobaczymy, co my tu mamy w kategoriach. Bo to i tak będziemy korzystać tak na dobrą sprawę z kategorii ogród. Więc tutaj nam się nic nie stanie. Tylko teraz tak, jakieś takie pierdółki. Na stół mogę coś postawić, może ewentualnie roślinę. Tylko że tu chyba raczej nic nie będzie z tych rzeczy takich. Studnia szeptanych życzeń, trochę ona droga, no ale cóż. To jest w ogóle, słuchajcie, fajne, ale niestety totalnie nie na moją działkę, to się tu nigdzie nie zmieści. Musiałbym przestawić szklarnię, ewentualnie tu musiałbym coś zniszczyć, więc ta działka nasza jest niestety trochę za mała. Dlatego też dla dzieciaków to tak średnio bardzo, ale wiecie co, właściwie to mógłbym dodać drabinkę jakąś może dla dzieciaków, tylko też nie za bardzo wiem, czy ona się tu gdzieś... A jednak się zmieści, proszę. Bo słuchajcie, będziemy mieli małego toddlersa, więc można by to gdzieś tutaj, kurde, wepchnąć. Tylko naprawdę, uwierzcie mi, że jest z tym bardzo duży problem. Jest horrendalnie mało miejsca. Dobra, a czekajcie, a jakbym to gdzieś tutaj może coś... Kurczę, za mała jest ta działka. Wiecie co, ja przepraszam twórcę naszej mapy, ale ja muszę się tego pozbyć. Wiem, robię źle. Znaczy, no nie robię źle, tylko... jeszcze raz, tryb budowania poproszę. Halo, tryb budowania. Słuchajcie, no musimy niestety tutaj troszeczkę zrobić i ja myślę, że zrobimy tak. BB move objects. Ja to przesunę. Mam nadzieję, że Sim będzie mógł do tego wejść, bo... Wiecie, no... Umówmy się, używanie kodów Move Objects w Simsach jest dopuszczalne moim zdaniem, dlatego że i tak tutaj bardzo, bardzo no, jest ograniczone to wszystko, więc lepiej, żeby było. Co my tu jeszcze mamy? Stoisko złapię teraz. To mnie nie interesuje. Lodówka turystyczna, ciepło, zimno. Takie duże ognisko? No nie, no takiego dużego tu nie zrobimy. Ale moglibyśmy na przykład, słuchajcie, machnąć sobie tutaj, powiedzmy coś takiego. I w razie jakby nasi, powiedzmy, znajomi do nas przyszli, to można by właśnie zrobić takie fajne ognicho tutaj, prawda? Więc myślę, że możemy sobie zrobić takie... Tylko właśnie... Mam nadzieję, że dobrze to wszystko ustawiam. No tego tu już... To czekajcie, właściwie... Chociaż nie, dobra, move objecta, chociaż wypadałoby go wyłączyć. Objects. Wolę to poustawiać tak, żeby to pasowało i... A, mogę to nawet jeszcze bliżej ustawić. Mam nadzieję tylko, że się tu wszyscy zmieszczą i że będzie ok. Dobra, zrobimy sobie to w ten sposób. Fontanna. No nie, to chyba raczej odpada ta fontanna. Tak bardzo, bardzo, bardzo odpada, ale... Myślę, słuchajcie, że możemy jeszcze ewentualnie umieścić sobie tutaj na przykład jakiegoś takiego fajnego grilla. A czemu tu nie mogę umieścić? Co tu jest? Aha, bo tu są te. To wiecie co? Może je skasujemy? Wiem, no nie powinienem aż tak bardzo modyfikować, ale wiecie, no chciałbym tu postawić grill, a tu chyba było okno. Kurde, tu było okno. Tylko które to było okno? Teraz niech mi ktoś powie. To chyba było takie okno. Jedno. Tak mi się wydaje przynajmniej. Nie, tu musiało być podwójne okno. I teraz weź to zepsuj, nie? Dobra. Powiedzmy, że jest ok zrobione. Mam nadzieję, że tutaj nic nie będzie ze sobą kolidować. Dobra. Teraz tak, wejdźmy sobie jeszcze w kategorię tutaj ogródków. I zrobimy sobie jeszcze może tak. Tutaj mamy w sumie same kosze. No jakiś stolik by wypadało też ogarnąć taki. A może słuchajcie, damy taką zwykłą ławeczkę?
Chociaż tu jest jakiś taki w miarę okej stoliczek. Chociaż ja bym szczerze powiedziawszy dał tutaj takie, wiecie, typowe drewniane, właśnie jakiś taki elemencik, żeby właśnie tutaj w razie czego można było sobie coś wszamać, zjeść i tak dalej. Bo takiego małego stoliczka z parasolką to chyba... Chociaż, poczekajcie, a gdybym na przykład wrzucił to tutaj, taki właśnie z parasolką, jakąś taką spoko. Myślę, że chyba to będzie nam bardziej pasować. No jeszcze jakieś krzesełeczka. To już nie postawimy. Dobra, czyli to jest, widzę, już dla trzech osób tylko. No ale dobra, i teraz czekajcie, jeszcze jakiś może kolor zmienimy, może zróbmy takie o. A to też mogę zmienić. Bym wolał tutaj dać jakieś takie ciemniejsze kolory, o, na przykład takie. No nie wiem, czy to wygląda jakoś super mega elegancko, no ale cóż, to jestem ja. dobra. Co jeszcze ewentualnie moglibyśmy tutaj umieścić? Bo tak, ognisko mamy, wszystko mamy. Tego raczej umieszczać nie będziemy. Możemy w sumie jeszcze coś, chociaż widzę, że mi się hajsy bardzo kończą, bo nie mam za bardzo tutaj jakichś takich, wiecie, rzeczy właśnie do zabawy na dworzu. Tu są jakieś takie szpargały dziwne, śmieszne. Ale widzę, że tu i tak jest wszystko z różnych kategorii. Dobra. No nie wiem, dobra, na razie wiecie co, myślę, że zostawię to tak jak jest. Troszeczkę to powiększyłem, więc niech będzie. Chociaż właściwie moglibyśmy to... Gdybyśmy to zmniejszyli i tak tutaj dadzą radę przejść. Ale dobra, bo i tak tutaj będzie sporo miejsca, więc może zostać. A jakbym to przeniósł sobie na przykład tutaj i wtedy moglibyśmy sobie to tak na dobrą sprawę zmniejszyć tak jak było. O, na przykład tak. I myślę, że nie byłoby problemu. Co wy na to? A tu moglibyśmy coś dać. Może coś właśnie jakąś skurczę, wiecie co, do spędzania czasu na tym. Ale no co? Możemy w sumie dać nawet chociażby kosz. Tu kosza możemy dać, bo w sumie kosza nie mamy, ale... tu jest, no tak, tu jest ta duża zjeżdżalnia, tylko ona mi się tu nie zmieści. Ale na przykład zobaczcie, dzięki temu możemy to też sobie wrzucić ten z tymi. Basenik z kulkami, ale to swoją drogą. Plac do rzucania, no tymi podkładami, Jesus, podkowami możemy sobie w sumie porzucać, także możemy sobie to jakoś tutaj umieścić. Mógłbym to zrobić jakoś tak na przykład. O, super, i patrzcie, i teraz fajnie się tutaj zrobiło, ognisko mogę przesunąć troszeczkę tak, o, dobra, super. Także zrobiliśmy mały tutaj miszmasz, więc jest bardzo, bardzo dobrze. Dobra, wracamy już do grania. Dobra, z młodym jest wszystko ok. Zaraz widzę, wróci młody ze szkoły. Czy może zaprosić Stefana? No dobrze, gdzie jest Stefan? O, jest Stefan. Dzień dobry, Stefan. Rozmawiaj o ulubionym zwierzęciu? Spróbuj uspokoić działania, dodaj do grupy. I słuchajcie, zobaczymy, czy możemy grać w te podkowy. O, graj z Stefan. To wy sobie pograjcie, panowie, po powrocie ze szkoły. Zrelaksujcie się troszeczkę, żeby było. Dobra, młody widzę sobie tutaj dobrze radzi. Na razie jest z nim wszystko w porządku. Co ma w ogóle Kinga? Odczuwać szczęście. Kup zmywarkę do naczyń. Właściwie hajsy to my mamy, więc może kupmy tą zmywarkę. Może niekoniecznie tą najtańszą, chociaż to w sumie nie ma znaczenia, jaką kupimy. Tak na dobrą sprawę, żeby tutaj chociażby trochę pasowała. Nie wiem czasem, czy przez to nie będzie mogła tutaj używać... Gdzie to tutaj wszystko jest, widzę, w srebrze, więc weźmy tą. Dobra. Także mamy zmywarkę do naczyń. Proszę bardzo. I bardzo dobrze. Ile my tu w ogóle mamy? 725. Dobra, na razie jest w porządku. Panowie, gracie sobie? Młody, co ty tutaj halo? Czemu wy się zbugowaliście?
Gdzie jest moje resetuj Sima? Halo? Słuchajcie, on się zbudził. Czemu nie mam resetuj Sima? Halo? Ej, bez kitu, mój Sim się zbugował, nie? To jest hit. Młody, zresetuj się, proszę. Ej, nie wierzę, moje dziecko się zbugowało, nie? Młody! Halo! Mówię do ciebie! Co się dzieje? Halo, nie, no to jest jakiś absurd, no. Teleportuj się tutaj. Ej, słuchajcie, nawet nie działa zresetowanie Sima, nie? Czekajcie, bo tu jest coś nie halo z tymi schodami chyba. Młody, proszę cię, garnij się. Błagam po prostu, błagam! Dobra, teraz no powinien się odbugować. Naprawdę nie? Halo dziecko! No to super, mamy właśnie w chwili obecnej zbugowanego dzieciaka, który jeżeli to się nie naprawi, to umrze. Fajnie, nie? Super. Słuchajcie, na to po prostu czekałem. Czemu te Simsy muszą takie być? Niech mi ktoś powie teraz, bo ja nie wiem. Halo! O. Po prostu w to nie wierzę, nie? Naprawdę w to nie wierzę. No to trudno, no to dziecko będzie zbugowane i tyle w temacie. No to, no niestety. Dobra, my sobie ze wszystkimi porozmawialiśmy. Także sprzedaj od razu kolekcjonerowi wykres matematyczny i zajmij się może młodym. Przewiń gawosz kołysz karm piersią. A nasz młodzieniec się oczywiście musiał zbugować. I teraz ja totalnie nie wiem, co tu się wydarzyło, bo mam miliard tysięcy potrzeb. Nie mogę nawet naszego obiektu zresetować. Czy wy ze sobą, przepraszam, będziecie gadać? Ale dlaczego tak się stało? Niech mi ktoś powie. Festiwal smaków. To czekajcie, wiecie co? Może się wybierzemy na festiwal smaków. Także wybierzemy się z młodym, bo ja chcę go odbugować, dlatego że tu się zrobiła jedna wielka kupa, więc się po prostu wybierzemy. Nie mamy za bardzo innego wyjścia. Czy dobrze mi się wydaje, że mnie nie steleportowało od razu i jest to dopiero w kolejce? Czy ja tak, przepraszam, słuchajcie, bo była aktualizacja Simsów, która coś dodała, ja szczerze powiedziawszy nawet nie wiem co. Czyżby oni dodali w końcu to, że podróżować można dopiero potem? Jak się wykona wszystkie te? Powiem wam, że ciekawe. Będziemy musieli to przetestować, bo jeżeli tak będzie, to powiem wam szczerze, że w końcu będzie spoko, dlatego że, wiecie, nie będziemy musieli dokończać po prostu niektórych rzeczy. Znaczy, będziemy mogli dokończyć niektóre rzeczy, a nie po prostu od razu nas przeteleportuje, prawda, na ten, gdzieś daleko. Tutaj mi też właśnie pisaliście, że na festiwalu smaków można kupić jakieś nasiona chyba. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc no cóż. Fajnie by było, gdyby nam się udało, nie? Dobra, także jesteśmy na festiwalu smaków i jest młody, który się odbugował. Chyba, że karaoke zaczyna się happy hour, napoje w obniżonych cenach dla wszystkich. Ale mi nie chodzi o obniżone karaoke, tylko chciałbym właśnie być na festiwalu smaków. I nie wiem, czy tu w końcu... Ohoho, jednak są, patrzcie. Dragon fruit, carrot plant, czy możemy... O, możemy zebrać plon. Dobrze, to Kinga się tym zajmiesz ładnie. I weźmiemy też udział tobą w wyzwaniu pikantnego kary z młodym.
Zobaczymy, jak to wyjdzie. Szkoda tylko, wiecie co, że tutaj widzę, że nie ma za bardzo drzew, z których moglibyśmy zebrać. Ale będę musiał mieć to na uwadze i w razie czego po prostu będziemy mogli się tutaj fajnie wszyscy, wiecie, wybrać i ogarnąć. Także Kinga, drop. O, wrócił Wojciech. Bardzo dobrze. Aha, Kinga nie może zebrać całego plonu. To czekajcie, przenieść tutaj Sima o imieniu Wojciech. I dodamy go sobie... Nie, nie przyjdę, bo jestem zupełnie gdzie indziej, sorry. Więcej działania, dodamy go do grupy i słuchajcie, Wojciechem spróbujemy to zebrać, bo przydałyby nam się niektóre rzeczy, których jeszcze nie mamy. Także zbierz plon. O, Kinga nie przywykła do jedzenia pikantnych potraw. No niestety! A ciekawe jak młody. Młody da radę? O! Ostre! Nie dała rady w wyzwaniu. Aha, czyli nasz młody też nie dał rady w wyzwaniu. Dobra, czekajcie, ja sobie tutaj wszystko pozbieram, bo jestem bardzo ciekaw, wiecie, jeżeli będzie jakaś roślinka, która gdzieś nam, której gdzieś nie mamy, to ja bym bardzo chciał ją zebrać i po prostu mieć, bo mówię, są rzeczy, których nie mamy. Na pewno wiem, że nie mamy pomidorów, tego jestem w 100% pewny, także zebraliśmy sobie wszystko i spróbujemy teraz Wojciechem wziąć udział w pikantnym curry. W mieście odbywa się jeden z moich ulubionych festiwali. Chodźmy na festiwal smaków. No dobrze, tylko że my już jesteśmy w festiwalu smaków. I teraz pytanie, gdzie jest Gosia? Przyznam się szczerze, że jej nie widzę, więc nie za bardzo wiem, gdzie jest. No i jakoś tak średnio ją tu widzę, pomimo tego, że przyszliśmy. Chociaż tak na dobrą sprawę powinna nam się chyba od razu z nią zrobić grupa. Ale tak kiepsko. No dobra, weź udział w wyzwaniu pikantnego curry. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeszcze raz. O, jest jednak, przyszła. Halo Gosia, nie gramy. Bierzemy udział w pikantnym curry. Wszyscy. Jak to nie dał rady w wyzwaniu pikantnego curry? Co to ma znaczyć? Bardzo niedobrze. O! Dobra, zaliczyło nam. Aha, czyli to od razu nam, widzę, wpadło na maksa z tego, co widzę. Aha, już mamy złoto, no to super. No dobra, no widzę, że tak bardzo nie daliśmy rady, ale Wojciechem, słuchajcie, mamy sporo. Zobaczcie, mamy Dragon Fruit, tego na pewno nie mieliśmy. Na pewno też nie mieliśmy pomidorów. To jest Toyat. Toyat chyba był. Z tego, co pamiętam. No ale dobrze, usiądźmy razem i zrelaksujmy się z Maciej Andec, Kinga Space i mogę... O, Tomek Lama nawet przyszedł. Aha, nie mogę, bo są tylko 3 osoby. Co? Jezu, zobaczcie, jak Andes wygląda. Chryste panie. Dobra, to bierzemy Tomka, bo Maciek chyba gotuje, więc... Gdzie on w ogóle jest? On tu w którymś z tym stoisku jest, na bank. Nie, nie jest. No to jak? Gdzie on tu gotuje? Halo? Aha, Wojtek w ogóle z nim rozmawia. Gdzie jest Andes? A tu jest! Jesus Christ, jak on wygląda, no nie wierzę, po prostu. Te oksy to też jakieś takie dziwne. Halo, halo, dlaczego my się nie relaksujemy wszyscy razem? Co to ma znaczyć? Halo? Czemu nie mogę usiąść razem? No halo, grupa, idziemy. Co wy robicie? Zmień smak, bajeczne bąbelki może? I zrelaksujmy się wszyscy. Zaproś do relaksu Kinga, Gosia, Tomek. No i Maćka nie zaproszę, no niestety. Dobra, a co jest z młodym? Młody widzę bardzo pęcherz, więc niech pójdzie sobie do toalety. Może tak. Czy to jest jakiś kibel, machen? Halo kibel, tu jest. Skorzystaj z łazienki.
I wiesz co, młody, czy ty możesz zrobić, dodaj do grupy? Nie wiem, czy my będziemy w jednej tej samej grupie, ale moglibyśmy rozegrać sobie w sumie... Aha, nie możemy tak zrobić. No, młody, idziesz do tej toalety, bo ty się naprawdę zaraz zesikasz, widzę. Dobra, Kinga zresztą też się zaraz zesika. Wojtek, jest okej. Okay. Dobra, Kinga, to toaleta, Machen, szybko. Toaleta! Skorzystaj. Dobra, wydaje mi się, że wiecie co, my mamy i tak jedną wielką grupę. Tylko jakby to teraz tutaj zrobić, żeby rozegrać jakiś mecz koszykówki wspólnie? Kinga czuje się zbyt nieswojo, by to zrobić. No dobrze, ale to spokojnie. Zaraz skorzysta z toalety, to będzie mogła. O, rzucę je do kosza wspólnie. To jeszcze nie słuchajcie, że nasz dzieciak się zresetował i to jest bardzo dobrze, bo gdyby się nie zresetował, to byłaby jedna wielka katastrofa. Dobra, wszyscy rzucacie, czy tak średnio? Co robi Wojciech? Aha, Wojciech się widzę tutaj sam totalnie relaksuje, a miałeś rzucać do kosza, na co czekasz? Gosia też miała rzucać do kosza, no i co? O, czekajcie, wszyscy przyszli. Gosia, widzę, coś nie chce. O, 9 poziom umiejętności motorycznych. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Ale dobra, wiecie co? Wydaje mi się, że chyba nasz festiwal już, jakby to powiedzieć, został zakończony. Tak mi się wydaje, bo jest w sumie 12 w nocy. Więc wypadałoby tak na dobrą sprawę wrócić do domu. Tylko, że trwa ten event co godzinę. Dobra, tak. To wyrywa, który Wojciech wie już wszystko. Do tej pory Wojciech odkrył 3 dostępnych w mieście przepisów. Fajnie, dobra. Ale słuchajcie, wracamy wszystkimi simami do domu. Myślę, że chyba Wojciech jako pierwszy wróci. Słuchajcie, pykło całkiem spoko. Więc nie jest źle. Przełącz kontrolę. Tak. I słuchajcie, mamy te owoce. Wiem, że na pewno nie mam pomidora i na pewno nie mam dragon fruit, czyli smoczego owocu, więc jest dobrze. Będziemy mieli, naszą kolekcję się powiększała. Natomiast wiem jeszcze, że musimy mieć śmiecio owoc, tylko z nim będzie mały problem. On wyrasta tylko na śmieciach, a że mamy sprzątaczkę, to ona chyba raczej to posprząta. Ewentualnie chyba, nie wiem czy tak można zrobić to, wiecie, zabarykadować w jakimś tam... Wiecie o co chodzi. I może udałoby się tak, żeby po prostu nie ogarnęła, nie posprzątała, ale to jeszcze zobaczymy. Nie wiem w sumie nawet jak długo te owoce wyrastają z tych śmieci. No i też nie wiem, czy jakiś nasz sim tego po prostu nie posprząta. Rozwijając umiejętności komunikacji, małe dzieci odblokowują. Dobra, to już wiemy. No i dobrze, wróciliśmy do domu, więc tu jest wszystko w porządku. Młody jeszcze nie wrócił, ale młody powinien za sekundę do domu wrócić. I teraz tak, czekajcie, bo mamy te nasze rzeczy. To tak, na pewno jednego dragon fruta muszę posadzić. Na pewno musimy, słuchajcie, posadzić pomidora, bo tego na bank nie mamy, a całą resztę chyba mamy. Także Wojciechu, pozasiewaj, bo ty widzę, jesteś tutaj wyspany, ogarnięty, wszystko naraz. A młody, mógłbyś już wrócić do domu? Bardzo jestem wdzięczny. Czy ty masz... oho, lekcję za 3 dni dopiero. No to proszę, zjemy, zabawa i spać. Kinga, jak tu wygląda sytuacja? Ona sobie coś tutaj ładnie ogarnia, bardzo dobrze. Chociaż właściwie moglibyśmy pójść spać, bo Wojciech w sumie zaczyna za 12 godzin, no ale nie jest źle. I co my tu mamy? Zaszczep 3 rośliny, nawieść 5 roślin. No super. Nawieść to myślę, że nie będzie problemu. Nawieśmy to wszystko może czosnkiem. Nawieść czosnek. Tu możemy coś ewoluować. Więcej nawieść szpinakiem. Nawieść szpinakiem. Wiecie, ja to chcę tylko zrobić po to, żeby było. Nie będziemy się tutaj jakoś za bardzo w to bawić i ogarniać. O, Kinga chyba czyta książkę. Bardzo mnie to cieszy.
Dobra, jak to tutaj wygląda? Nawieść 5 roślin, dobra, czyli to będzie ta, jeszcze jedna i jeszcze jedną trzeba będzie nawieść. Na przykład może być i bazylia. Ewoluuj czosnek, ewoluuj czosnek. Tu coś jest do ewoluowania. Widzę, że sam czosnek, całe czosnki są do ewoluowania. Zaszczep 3 rośliny. Właściwie to możemy. Szczep rośliny, owoc plazmowy. Dzień dobry. Zaszczep owoc plazmowy. I możemy w sumie jeszcze ogarnąć z czegoś. Na przykład, nie wiem, może z tego. Powiesz sadzonkę. Co nie możesz? Możesz. Masz miejsce. Halo, czemu nie możesz tego zrobić? Głąbie jeden. Zaszczepić możesz, ale już nie wyewoluować, tak? Super. Dobra, i jeszcze jeden ten czosnek tutaj ogarniemy. Szczep dzwonki. Dobra. I jeszcze musimy teraz, widzę, ukończyć 10 poziom ogrodnictwa, więc pielęgnuj ogród. Mam nadzieję, że to zrobisz w całości i że będzie ok. Kinga sobie czyta, widzę, przy ognisku. Młody się tutaj bardzo fajnie bawi, kontrolowanie emocji mu spada, znaczy rośnie właściwie, więc jest dobrze. Co ty w ogóle masz za zabawkę? Lampka nocna, aha, taka sytuacja. Tylko, że wiecie co, jest druga 30, więc tak bardzo, bardzo średnio. Dobra, Kinga, jak ci tam idzie? Czy ty przeczytałeś? No nie przeczytałeś do końca trzech książek, ale dobra. Właściwie to wiecie co, możemy zrobić tak. Kinga, zajmiesz się jeszcze młodym, więc nakarm karm piersią, rób głupie miny, rozmawiaj, przytul kołysz. Wojciech sobie tutaj, widzę, bardzo dobrze radę daje. No i musimy osiągnąć ten 10 poziom ogrodnictwa, co nam, szczerze powiedziawszy, jeszcze troszeczkę na pewno zajmie. Ewoluuj. Czy coś mogę tu jeszcze wyewoluować? Widzę, że nic. A z drzew? No drzew żadnych nie możemy wyewoluować. No dobra, okej. Także, mój drogi Wojciechu, zajmuj się ogrodem jak najlepiej. Dobra, widzę, że Kinga też chce iść spać. Młody już, widzę, sobie śpi. Bardzo dobrze. Chociaż z drugiej strony... No nie, idź spać zupełnie. Idź spać. I Kinga też, jak się zajmiesz dzieckiem, to też idź spać. W razie czego Wojtek ogarnie. Fajnie by było, słuchajcie, gdybyśmy dzisiaj wbili ten maksymalny skill. Chociaż wiem, że to chyba raczej jest średnio... Średnio do ogarnięcia, coś mi się tak wydaje. Dobra, plonu mamy sporo i wydaje mi się, że tak, to jad chyba na pewno mamy, bo przecież ja to jad zbierałem. Czosnek mamy, bazylię mamy, pietruszkę chyba raczej też mamy, bo tutaj są wszystkie te rzeczy, które zebraliśmy. Kinga wiem, że jeszcze coś tam ma, marchewkę, no ale marchewkę to mamy, więc sobie po prostu ją sprzedam, nie będziemy się tutaj jakoś specjalnie bawić w to. Także słuchajcie, do wbicia maksymalnego niezależnego botanika nam trochę zostało. I tak, będziemy mieli na pewno, jak to już wbijemy, będziemy mieli na pewno 4000. Więc można by to ewentualnie, może tego super ogrodnika kupić. Bo w sumie, jak już tak się bawimy w te roślinki, to wiecie, wypadałoby to zrobić. O, oczywiście znowu się zbugowało. Co się tu mi migało do ewolucji? Tak. To jest... Aha, dobra, mamy wyewoluuj, dobra, więc na razie musimy tutaj się ogarnąć z tym. No Wojciechu, proszę, pięknie, ładnie to zrobić i jeszcze przy okazji zbierz cały plon. Niestety, jak widzicie, trwa to bardzo długo, ale moi drodzy, w momencie, kiedy wbiję maksymalny poziom ogrodnictwa, zatrudnimy po prostu zawodowego ogrodnika, który się tym zajmie. My będziemy tylko zbierać plony, bo wydaje mi się, że nie ma najmniejszego sensu się już bawić, wiecie, w zyskiwanie umiejętności ogrodnictwa, jeżeli no mamy maksimum, tak? W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale... O, dobra, w końcu się tym zajął wszystkim, super. Czy tu jest jeszcze coś do wyewoluowania? Strawberry, ewoluuj. Super, a ja zaczynam pracę za 5 godzin i jestem totalnie niewyspany.
Fenomenalnie, ale dobra, słuchajcie, ja tutaj już na dzisiaj kończymy. Zajęło nam to dosłownie jeden dzień 40 minut, ale tutaj też trochę pokminiliśmy z lekką przebudową tego wszystkiego i szczerze powiedziawszy, chyba jak młody podrośnie, zastanawiam się nad wyborem innej działki, która będzie trochę większa, a więc nie wiem czasem, czy się stąd nie przeprowadzimy tutaj. Więc niedaleko, bo chciałbym jednak mieszkać w tej dzielnicy, w tej okolicy, bo no tu jest jednak fajnie i tak bardzo, bardzo, bardzo klimatycznie, więc myślę, że spokojnie się tutaj przeniesiemy i po prostu tylko zamienimy sobie działeczki. Także cóż, moi drodzy, ja wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję, mam wielką nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to oczywiście wpadnijcie na wszystkie social media, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. Linki macie oczywiście w opisie do filmu, a my słyszymy się w następnym odcinku już niebawem i wiecie co, ja zrobię pewien myk. Tak na koniec, weźmiemy sobie dzisiaj po prostu wolne Wojciechem i tak to rozwiążemy, dlatego że no nie będę ukrywać, że jesteśmy totalnie niewyspani i tak dalej, więc w sumie dobrze by było to ogarnąć. W takim razie Wojciech idziesz spać, bo widzę, że na wakacjach jesteś. O nie! Nie! Jak mi zerzesz Kingę, to cię po prostu zamorduję. Wypluj ją. Wypluj Kingę. Ugh. Nie wierzę. Totalnie w to nie wierzę. No ale dobrze. Ja wam za dzisiaj dziękuję. To by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa.